Cześć, jestem Klaudio Tokanowno i już witam Was w szybkich odpowiedziach na przyrównania dysocjacji jonowej stopniowej wodorotlenków o podanych nazwach systematycznych. No i zaczynamy od podpunktu A. Mamy tutaj Ca, które leży w drugiej grupie na układzie okresowym pierwiastków chemicznych, to oznacza, że ma stałą wartościowość wynoszącą 2, a grupa OH ma 1, to ta dwójka leci nam tutaj. Dysocjacja to jest rozkład pod wpływem wody, czyli tutaj dajemy sobie wodę. I mamy tutaj dwie grupy OH, czyli będziemy robić dysocjację stopniową i po kolei odrywać po grupie OH. Zatem odrywamy pierwszą. Tutaj będzie kation, a tutaj będzie anion. Teraz to przepisujemy. I odrywamy, czyli tutaj już nie zostanie nam nic, będzie 2 plus, a tutaj OH minus. Podpunkt B. Wodorotlenek żelaza 3, czyli żelazo tu ma wartościowość 3, grupa OH niezmiennie 1, dajemy tutaj trójeczkę, H2O i mamy Fe. Odrywamy dopiero jedno OH, czyli tutaj zostaje nam dwójeczka. Przepisujemy. I tutaj znów odrywamy. To już nie będziemy mieć nawiasu. To przepisujemy. I odrywamy ostatnią grupę OH. Jeżeli chodzi o CES, leży on w pierwszej grupie na układzie, czyli ma wartościowość 1. I tutaj od razu odrywamy tą jedną grupę. Będziemy mieć tak, D. Wodorotlenek miedzi 2, czyli mamy CU, OH, dwa razy wzięte. I tak samo jak było w przypadku wapnia. Najpierw jedna grupa OH. Potem druga grupa OH. Wodorotlenek sodu. Sód leży w pierwszej grupie. Czyli mamy od razu. I FK. Magnez. Druga grupa. Po kolei oczywiście. Uwaga! W rzeczywistości dysocjują tylko wodorotlenki, które są rozpuszczalne w wodzie. Przedstawione równania są tylko teoretyczne i mają na celu przećwiczenie zapisywania równań reakcji dysocjacji. Dysocjacji stopniowej ulegają wodorotlenek strontu oraz wodorotlenek baru. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.